Otóż w latach 20 wieku Edwin Hubble, znany bardzo astronom amerykański, odkrył, że galaktyki, które są w naszym otoczeniu, inne galaktyki, oddalają się od naszej. Przy czym im dalej leży galaktyka, tym ucieka od nas, jeśli tak można powiedzieć, szybciej. Prędkość galaktyki była proporcjonalna do odległości między nami a galaktyką. I po ogłoszeniu tego wyniku Edwin Hubble miał na tyle dużo odwagi, że ten wynik, no, który dotyczył tylko pewnej liczby stosunkowo nieodległych galaktyk, uogólnił na cały Wszechświat. Założył, że wszystkie galaktyki w całym Wszechświecie od siebie się oddalają. Co to oznacza? To oznacza, że Wszechświat nie jest statyczny, że Wszechświat się zmienia, że Wszechświat puchnie, rozszerza się, rośnie. No i oczywiście w takim Wszechświecie nie jest potrzebna żadna siła równoważąca grawitację, dlatego że jak rozrzucimy z dużą bardzo prędkością początkową ciała materialne, to one będą się oczywiście od siebie oddalały, mimo że się przeciągają grawitacyjnie. To jedno drugiemu nie przeszkadza. Także natychmiast oczywiście zbudowano modele wszechświatów ekspandujących, które no, szybko zdetronizowały Wszechświat Einsteina. Einstein zresztą do końca życia uważał wprowadzenie tego członu kosmologicznego za jedną z największych swoich pomyłek naukowych. Wniosek, który wyciągamy z badań Hubble'a, prowadzi nas wobec tego w sposób naturalny do pytania, to co było wcześniej? Jeżeli teraz obserwujemy Wszechświat ekspandujący, poszerzający się, no to co było wcześniej? Jak się cofniemy w przeszłość, to musimy dojść do wniosku, że kiedyś ten Wszechświat musiał być bardzo mały, a zatem bardzo gęsty. Budując modele takiego Wszechświata, który się rozszerzał z bardzo gęstego i małego zarodka, uczeni otrzymali jako wynik stwierdzenie, że musiał istnieć kiedyś taki moment w życiu Wszechświata, gdy Wszechświat był wypełniony promieniowaniem elektromagnetycznym wymieszanym z materią. Wszechświat wtedy jeszcze był w tak zwanej równowadze termodynamicznej, to znaczy promieniowanie było, cały czas się wymieniało energią z materią, materia wysyłała kwanty promieniowania, promieniowanie było pochłaniane, wysyłane i to wszystko było w stanie jednej równowagi i miała i materia, i promieniowanie tę samą temperaturę. W pewnej chwili materia stała się bardziej przezroczysta i promieniowanie się oddzieliło. Za chwilę o tym powiem jeszcze nieco dokładniej. Ważne jest, że od tego momentu Wszechświat wypełniony był promieniowaniem, które sobie ewoluowało niezależnie od materii. W tym sensie ewoluowało, że jak Wszechświat ekspandował, to nastąpiła również ekspansja adiabatyczna promieniowania. Rozszerzanie się adiabatyczne, jak wiemy, prowadzi do obniżenia temperatury. I wobec tego przewidziano, że Wszechświat powinien być wypełniony tym pierwotnym promieniowaniem, które wskazywało na istnienie kiedyś gorącego Wszechświata, przy czym obecnie temperatura tego promieniowania powinna wynosić kilka stopni Kelwina. Te wyniki otrzymano jeszcze przed II wojną światową, ale ponieważ wydawało się to podówczas niemożliwe do stwierdzenia obserwacyjnego, trochę o tym wyniku jakby zapomniano. Po prostu o tym nie myślano. Dopiero na początku lat 50. zacznijmy może od tego, że dopiero po wojnie rozwinęła się radioastronomia. Dopiero po wojnie zaczęto prowadzić obserwacje w długich falach radiowych, mikrofalowych, później nieco. I w latach 50. Dwaj amerykańscy uczeni, Wilson i Penzias, dosyć przypadkowo po zbudowaniu nowej anteny trochę innego typu i właśnie prowadzącej obserwacje w krótszych długościach fal, stwierdzili, że odbierają jakieś promieniowanie, które wyglądało jak szum, które im przeszkadzało w obserwacjach, oni chcieli obserwować dyskretne źródła tego promieniowania, tymczasem odbierali wyraźnie szum z anteny. Początkowo sądzono, że jest to szum przemysłowy wywołany przez człowieka, ale szybko analiza tego pokazała, że dociera ono z kosmosu. Wtedy przypomniano sobie o tym, że przecież teorie kosmologiczne powstania Wszechświata przewidują, że Wszechświat powinien być wypełniony promieniowaniem o takiej temperaturze,
przy której najwięcej promieniowania jest wysyłane w mikrofalach. No i w ten sposób Wilson i Penzias stali się odkrywcami mikrofalowego promieniowania tła, za co dostali zresztą Nagrodę Nobla, a z drugiej strony uznano to za koronny i decydujący dowód na to, że rzeczywiście wszechświat powstał z czegoś bardzo małego i gorącego i że rozszerzanie się wszechświata trwa od momentu powstania, no aż po dzień dzisiejszy przynajmniej. Z modeli tego wszechświata również wynikało jeszcze coś innego. Otóż gdy wszechświat był taki bardzo mały i taki bardzo gorący i taki bardzo gęsty, to w pewnym momencie warunki w całym wszechświecie panujące przypominały takie, jakie panują obecnie we wnętrzach gwiazdowych. A we wnętrzach gwiazdowych, jak wiemy, zachodzą reakcje jądrowe, przede wszystkim reakcja przemiany wodoru w hel. I zatem zauważono przecież również i we wszechświecie powinien był ten proces zachodzić. I nawet jeżeli na początku wszechświata istniały najbardziej elementarne cząstki, protony, neutrony i elektrony, to przez krótki moment czasu powinny zajść reakcje jądrowe, z których powinno powstać trochę helu. Potem wszechświat się rozszerzył, temperatura spadła i te reakcje ustały, ale tym niemniej powinien być w efekcie pewna ilość helu we wszechświecie, która powstała właśnie w tym pierwotnym procesie ewolucji wszechświata. No i zaczęto poszukiwać potwierdzenia obserwacyjnego, czy tak rzeczywiście jest. Poszukiwania, badania zawartości helu są bardzo trudne, dlatego że, jak wspomniałem, hel również powstaje we wnętrzach gwiazdowych, a zatem jeżeli my gdzieś widzimy hel, to nie wiemy, czy to jest hel pierwotny, ten, który powstał na początku wszechświata, czy jest to hel, który powstał w gwiazdach. Więc te obserwacje były nieco bardziej żmudne, ale koniec końców na podstawie różnego rodzaju badań, weryfikacji stwierdzono, że rzeczywiście pierwotna materia, ta jeszcze nie przerobiona, która nie przeszła przez wnętrza gwiazdowe, ma zawartość helu, z grubsza przynajmniej podówczas wydawało się na początku, potem się te dane zrobiły dokładniejsze, zgodna z przewidywaniami teoretycznymi modelu powstania wszechświata. I te trzy fakty obserwacyjne zostały uznane za decydujące o tym, że wszechświat powstał w wyniku tak zwanego Wielkiego Wybuchu. Te trzy fakty obserwacyjne wyglądają następująco. Po pierwsze, proporcjonalne do odległości przesunięcie ku czerwieniu linii widmowych odległych galaktyk, odkryte w 1929 roku przez Edwina Hubble'a i interpretowane jako efekt Dopplera, powstały wskutek oddalania się od siebie galaktyk w rozszerzającym się wszechświecie. Ilustruje to następny rysunek, na którym są pokazane obrazy czterech galaktyk. Z tej strony widzimy obrazy czterech galaktyk, po prostu zdjęcia. Tu jest duża galaktyka, bo ona jest blisko, ta jest dalsza, ta jest jeszcze dalej wskazana już strzałką, bo jest w pobliżu jakiejś gwiazdy i jeszcze najdalej leżąca galaktyka. I tutaj są z tej strony pokazane ich zdjęcia widmowe, w których są linie widmowe ujęte. Tu jest tylko pokazana jedna linia, bo ona jest dla nas interesująca, czy właściwie dwie linie noszące nazwę H duże i K duże. To są linie wapnia zjonizowanego, widoczne w widmie tej galaktyki. Paski leżące powyżej tego tutaj białawego paska opisującego widmo galaktyki. To są linie widmowe laboratoryjne, to jest dzięki zrobieniu zdjęcia tych linii widmowych możemy zmierzyć położenie, dokładne położenie linii w widmie galaktyki. No i widzimy, że o ile położenie zerowe, czyli gdyby galaktyka była nieruchoma, laboratoryjne, linii H i K jest zaznaczone tutaj początkiem takiej maleńkiej strzałeczki, to linie w widmie galaktyki są przesunięte w kierunku czerwieni. Zgodnie z efektem Dopplera oznacza to, że galaktyka oddala się od nas. Oddala się od nas, ale bardzo niewiele, dlatego że ta strzałka, ten wektorek przesunięcia jest bardzo niewielki. To jest galaktyka bliska. Teraz potrafimy obliczyć już i wiemy, że odległość do tej galaktyki wynosi 24 miliony parseków, to jest mniej więcej 70 kilka milionów lat światła. Druga galaktyka, jak widać, ma te same linie wapnia H i K przesunięte znacznie dalej. Ta strzałka pokazuje już, jak daleko w kierunku czerwieni są przesunięte i to odpowiada odległości już
już ponad 10-krotnie większej niż tej pierwszej. Trzecia galaktyka ma jeszcze dalsze przesunięcie i czwarta ma bardzo daleko przesunięte ku czerwieni linie wapnia. Z takich właśnie pomiarów mógł Edwin Hubble sformułować swoje słynne prawo przesunięć. Jednym słowem, prędkość galaktyki jest równa pewnej stałej, którą nazwano na cześć Hubble'a stałą Hubble'a, pomnożonej przez odległość do galaktyki. Wyznaczenie tej stałej Hubble'a było i do dzisiaj pozostaje jednym z centralnych problemów kosmologii. Jest to niezwykle ważne i niezwykle trudne. Dlatego, że no nie możemy się posługiwać takim rysunkiem, jaki ja tu pokazałem, no bo właśnie ten rysunek nam służy do wyznaczenia odległości. My musimy umieć znaleźć odległość do galaktyk inną metodą, niezależną od prawa Hubble'a, zmierzyć przesunięcie ku czerwieni, czyli prędkość ucieczki i dopiero wtedy możemy tę stałą znaleźć. Otóż zmierzenie odległości do galaktyki, zwłaszcza odległej, jest bardzo trudne. Jest kilka różnych metod, nie zawsze one są zgodne ze sobą, nie zawsze dają te same wyniki, zawsze zachodzi obawa, że mogą być jakieś systematyczne pomyłki związane z daną metodą i dlatego to wyznaczenie jest dosyć trudne. Jak się wydaje, obecnie najlepsza wartość tej stałej to jest 65 km na sekundę na megaparsek, takie są tutaj jednostki. Megaparsek to jest około 3,3 miliona lat świetlnych. Ta stała Hubble'a, ona się nazywa stałą, ona jest dzisiaj właśnie ma taką wartość. Gdybyśmy się cofnęli w przeszłość, gdybyśmy się cofnęli do młodego wszechświata, to wtedy tempo ekspansji byłoby inne, czyli ta zależność byłaby między odległością wzajemną dwóch galaktyk, a ich wzajemną prędkością byłaby inna. Mówiąc krótko, ta stała Hubble'a nie byłaby taka sama, ona by się zmieniała. Także kosmolodzy, którzy szukają modelu ewolucyjnego wszechświata, często raczej używają nazwy parametr Hubble'a, bo on jest zmienny nieco w czasie. Zresztą do tego jeszcze za chwilę wrócimy, że ta zmienność jest ważna, jak się okazuje. No i drugi fakt obserwacyjny to istnienie odkrytego w 1965 roku przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona mikrofalowego promieniowania tła o rozkładzie widmowym charakterystycznym dla ciała doskonale czarnego z temperaturą, jak teraz to dokładnie wyznaczono, 2,73 Kelwina. Pomiary wyglądają w ten sposób, to nie są najnowsze pomiary, to są pomiary już sprzed kilku lat. Ale tu jest natężenie promieniowania w funkcji długości fali. Długość fali jest w milimetrach, tu jest 1 mm, tu jest 10 mm, czyli 1 cm. Rozkład promieniowania jest taki, jaki powinien być dla ciała doskonale czarnego, z bardzo wysoką dokładnością. Ostatnie pomiary, im dokładniejsze są, tym bardziej pokazują znakomitą zgodność z prawem Plancka. No i to jest uważane za definitywne potwierdzenie teorii Wielkiego Wybuchu. I wreszcie trzeci fakt obserwacyjny, o którym też już wspominałem, to zawartość helu w najstarszych znanych obiektach, interpretowana jako pierwotna, to jest wytworzona zanim powstały pierwsze gwiazdy z reakcjami termojądrowymi we wnętrzu. Pierwotna zawartość materii jest następująca. 73% całej masy tej barionowej, powiedziałbym, czyli tej właśnie, które są w cząstkach elementarnych, to wodór. 27% tej masy powinno być zawarte w helu. Dodatkowo powinien też powstać niewielkie ilości litu. Ten diagram pokazuje wyniki modelowe badań nad powstawaniem tym pierwotnym helu. Tu jest sporo krzywych, ale ja chciałbym się skoncentrować tylko na niektórych z nich. Na osi pionowej jest ułamek procenta masy, który jest zawarty w cząsteczkach o danej strukturze. Natomiast na osi poziomej jest temperatura wszechświata. Czyli to jest tak jakby też inaczej czas, prawda? Im wyższa temperatura, tym był młodszy wszechświat. Ta temperatura dla początku rachunku została przyjęta jako 3 miliardy kelwinów i wtedy materia była praktycznie wyłącznie, cała masa była wyłącznie w protonach i w neutronach. Elektrony też oczywiście istniały, ale one, jak wiemy, mają małą masę, więc one wpływają zaniedbywalnie na te proporcje tutaj masowe. Więc były właściwie głównie protony i neutrony. I jak widzimy, w pewnym momencie część protonów i część zwłaszcza neutronów
została zamieniona na hel. Także zawartość helu 4 tu jest pokazana i to jest właściwie najbardziej interesująca krzywa, to jest najważniejsza. Zawartość helu 4 gwałtownie wzrosła, no i potem już się utrzymywała na stałym poziomie, dlatego że wszechświat stał się zbyt chłodny i te reakcje ustały. Te dokładne modele zależą oczywiście od wielu różnych szczegółów związanych z modelem, z różnymi stałymi, które się wprowadza, z tempem ekspansji, no z bardzo wieloma parametrami, ale wynik najważniejszy jest taki, że przewidywana w ten sposób zawartość helu, również helu 3, również to, co wspomniałem, właśnie litu, a nawet berylu, jest zgodna z obserwacjami. Także jest to niewątpliwie potwierdzenie faktu, że wszechświat nasz rzeczywiście musiał być kiedyś bardzo gorący. Otóż te wszystkie fakty wskazują na to, że wszechświat musiał powstać w wyniku wielkiego wybuchu. Trzeba wspomnieć, w jaki sposób się buduje teorie kosmologiczne, jakie są podstawowe założenia stojące za modelami kosmologicznymi. Otóż teorie kosmologiczne tworzymy na podstawie kilku założeń, przy czym najważniejsze z nich to założenie stosowalności znanych praw fizyki wszędzie we wszechświecie i w przeszłości i teraz, czyli zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Przy tym w szczególności wierzymy w to, że słuszna była ogólna teoria względności Einsteina. Ona służy nam jako narzędzie matematyczne do modelowania wszechświata. Zakładamy również, że obserwowana przez nas część wszechświata jest typowa dla całego wszechświata. No na przykład fakt, że my obserwujemy ekspansję, właśnie obserwujemy prawo Hubble'a, ono oznacza, to znaczy my zakładamy, że to samo obowiązuje w całym wszechświecie. Również jak badamy gęstość wszechświata, która jest bardzo ważnym parametrem, o którym za chwilę powiem, również i ta gęstość wszechświata, którą my możemy zmierzyć w naszej okolicy, zakładamy, że ona jest typowa dla całego wszechświata. A zatem, że my nie żyjemy w żadnym szczególnym obszarze wszechświata, tylko że jest to typowy fragment powtarzający się wszędzie w całym wszechświecie. Czasem ta zasada nazywa się zasadą kopernikańską, bo właśnie Kopernik zdetronizował Ziemię i wskazał, że Ziemia nie jest żadnym szczególnym miejscem. Zakładamy, że również i my nie żyjemy w żadnym szczególnym miejscu we wszechświecie. Zakładamy również, że wszechświat jest izotropowy, czyli we wszystkich kierunkach zachowuje się jednakowo, ekspansja jest izotropowa. I że, także mówiąc krótko, zakładamy, że wszechświat jest jednorodny, izotropowy i rządzi się uniwersalnymi prawami przyrody. Na tej podstawie możemy otrzymać model wszechświata, począwszy od najwcześniejszych jego dziecięcych stadiów. Oczywiście nie możemy sięgać dokładnie do momentu zero, dlatego że wtedy formalnie rzecz biorąc dostalibyśmy nieskończoną gęstość, nieskończenie mały rozmiar i nieskończoną temperaturę. No to, oczywiście fizyka sobie nie radzi z nieskończonościami, także najwcześniejszy moment, jaki możemy w życiu wszechświata poprzez fizykę opisać, to moment, który jest no, odrobinę później. To jest znikoma odrobinka, to jest zaledwie 10 do minus 43 sekundy, ale to nie jest zero, tylko to jest właśnie ten najwcześniejszy moment, kiedy wszechświat może być opisany przez prawa fizyki. No i od tego momentu możemy potem już śledzić rozwój wszechświata. Okazuje się, że obserwacje promieniowania mikrofalowego z jednej strony ucieszyły nas, bo pokazały nam, że model wszechświata powstałego w wyniku Wielkiego Wybuchu jest poprawny i nawet nam pozwoliła wartość tej temperatury poprawić nieco parametry naszego wszechświata, udokładnić ten model. Z drugiej strony, jak potrafiliśmy już bardzo dokładnie to promieniowanie zmierzyć, stworzyło nam pewien kłopot. Mianowicie okazało się, że jest ono bardzo izotropowe, w tym sensie, że z którejkolwiek strony mierzymy promieniowanie mikrofalowe tła, ono wygląda dokładnie jednakowo, dokładnie z tą samą temperaturą, z bardzo dużą dokładnością. I to oznacza, że musi być izotropowy, musi być jednorodny obszar o rozmiarach rzędu parunastu miliardów lat. Dlaczego parunastu miliardów? Dlatego, że modele wszechświata wskazują, że powstał paręnaście miliardów lat temu. To można bardzo łatwo oszacować na początku choćby z wartości stałej Hubble'a, ale to nie jest potrzebne, bo modele są już dużo dokładniejsze. One w każdym razie zawsze wskazują na to, że wszechświat powstał co najmniej 10 miliardów lat temu, być może 15. Ostatnio ta wartość została już
udokładniona, jak się wydaje, do wartości około 13,5 miliarda lat. Wtedy powstał Wszechświat. A zatem coś, co wtedy jako kwant światła powstało, mogło biec do nas przez 13,5 miliarda lat, czyli my możemy zaobserwować coś, co jest w odległości mniej więcej tego rzędu. Wtedy właśnie mniej więcej powstało promieniowanie mikrofalowe tła, więc jeżeli ono dociera do nas ze wszystkich kierunków i jest identyczne, to oznacza, że ten obszar się zdążył ujednorodnić, obszar o rozmiarach 13,5 miliarda lat świetlnych. Tymczasem z innych rozważań widać, że to promieniowanie oddzieliło się od materii w momencie, kiedy Wszechświat ochłudł do temperatury kilku tysięcy kelwinów. Wcześniej była temperatura na tyle wysoka, że materia była zjonizowana. Pamiętajmy, że materia Wszechświata jednak ciągle składała się w olbrzymiej większości z wodoru, więc nie musimy myśleć w tej chwili o helu. Pomyślmy sobie, że mamy tylko protony i elektrony. W temperaturach sięgających 10 tysięcy kelwinów, 8 tysięcy kelwinów wodór jest zjonizowany. Czyli mamy swobodne elektrony i protony. Wtedy elektrony bardzo silnie oddziaływują z kwantami promieniowania. Te elektrony swobodne zachowują się jak żagle, które mają bardzo duży przekrój czynny i bardzo łatwo trafiają w nie kwanty promieniowania, są oddziaływania, zderzenia, zmiany toru i tak dalej. Jednym słowem, wtedy właśnie mamy sytuację, jak ja mówiłem, którą nazywamy równowagą termodynamiczną. Gdy temperatura spadła do około 3000 kelwinów, nastąpiło połączenie czy związanie elektronów z protonami, powstały neutralne atomy wodoru i to oznaczało, że te elektrony nagle jak gdyby zwinęły te swoje żagle. Elektron uwiązany na orbicie wokół jądra wodorowego oddziaływuje tylko z takimi kwantami promieniowania, które mogą mu zmienić jego poziom energetyczny lub ewentualnie atom zjonizować. Natomiast pozostałe kwanty po prostu nie oddziaływują w ogóle z takim elektronem. To właśnie był ten moment, kiedy nagle promieniowanie oddzieliło się od materii. Rachunki pokazują, że to nastąpiło wtedy, kiedy Wszechświat żył mniej więcej około 300 tysięcy lat. Zaledwie. Ale z drugiej strony to oznacza, że Wszechświat miał rozmiar około 300 tysięcy lat świetlnych.